Stwierdziliśmy, że co za dużo wywiadów, to niezdrowo, bo to wszystko jest przecież za nudne, ciągle gadać o piłce, trzeba trochę w piłkę pograć. I wzięliśmy najlepszego wykonawcę rzutów karnych z Jagiellonii, Michał Pazdan. W historii. Żadnego karnego. Żadnego karnego, ale ja też żadnego nie trafiłem, a wykonywałem ja dużo. Ja też, tak, żeby dobry pojedynek będzie. Myślę, że tak, sprawdzimy się na tej bramce, licznik punktów jest oczywiście widoczny, a zasady sobie ustalimy w trakcie, żeby tych punktów nie było najmniej i mamy sędziego nawet. Witam panowie, Zimo Marciniak z tej strony. Tak jest, siódemka! Ramka! Zaliczona. Znajesz? O, znaję. Teraz kolejna. Czy jest? Najlepszego dziennikarza w historii polskiej piłki. Popraw, proszę, piłko. Piłko nie leży na kropce. Nie leży na kropce. O. Czek tu, na tej wysokości. Na tej wysokości, tu, proszę. Dobra. Proszę bardzo, teraz się poczuję z drugiej strony, nie? No, jak to się tak szydzi inaczej w drugą stronę. Nie, ja jestem przerażony. Ramkarz na linii. Aj! Nie ma! Brawo, Sławek! Na środek nie ma punktów w ogóle, tak? No Samuel, ale to musisz wcześniej widzieć. To są narysowane numery. To panenki już nie będę robił, odpuszczę sobie. Ile ty karnych obroniłeś w życiu? Na Lechu? No zapytaj, tam kosztowali się mistrzostwo i Puchar Polska. Ale czekaj, ci nie powiedziałeś jeszcze raz prawo, raz lewo? Lewa. Dobra, prawa. Raz prawa, raz lewa, bo prawa, ty jesteś taki... Obu średnio. No. Tak jest, druga siódemka. A teraz to jest tylko nagrywane bez żadnych tych, nie? Dodatkowych nagrań, tak? To masz swoje automatyzmy. Skup się na jedną rzecz. Muszę i tam... to sobie wyobrazić. Skup się, wyobraź sobie teraz tak. Przed oczami masz siódemki, nie? Jak na maszynach. Tak. I już masz przygotowanie celebracji. Tam będziesz tam krzyczeć. Dobra, 5 siódemek masz w głowie. Oj, ale już coraz lepiej. Tak blisko. No bo kozaka się naglądałeś, no? Czekaj, gdzie jestem? Tu. Daj teraz szóstka. No, patrz, szóstka. 5 kroków do tyłu. Szóstka. Ty. Idziemy trzeci. Przez ciebie, bo ja bym tak... Ale zrób tam obok. A ja nie umiem wcinek robić, chłopie. Ale to była ładna próba. Jesteś gotowy? Brawo, nie. Sławek. Myślisz już o... Sławkowi się nie chce rzucać na tym zwycięstwo. Bramka, twój team wygrywa. Idziecie do Pucharu Polski, Warszawa czeka, P10 000. Oj. Napompowałem go, to moja wina. Nie. Przepompowałem. Nie, i teraz na serio już. Tak jakbym strzelał. Musisz jedną trafić. Trafić. To wstyd. A ty jesteś dobrym coachem. Ale powtórka. No normalnie jak teraz nie trafisz, takie są zasady. Z wypłatami ty. Że już koniec, nie? Z wypłatami. Nie chcę taki pressing zrobić, ale jak nie trafisz, jest koniec. Brawo, Sławek. Czekaj, zapraszamy jeszcze tutaj. Daj, jeden strzał. No słuchaj, pasny ty tak wygrałeś, to może prezes tak, teraz za ciebie. Prezes teraz za mnie. Ale co, w które? No siódemka jest za siedem. Proszę ustalić swoje pilkę gdzie chce. Tu jest kropka. Ja tu już mam 14 punktów. Nie no, ale normalnie z tego, nie? 14? Jeden strzał 14 nie zrobię, nie? No wiesz, to pilkę, jak prezes trafi, to dziesiątkę dam. No dobra, dawaj. O, siódemka! Dziękuję. Dawaj, musimy jeden kadr Samuel musi trafić, brawo, bo to... Ale tak czekaj, czekaj, stop! Ty się rzucaj tam, a ty uderzaj lewo. Ale bramka jest! Brawo! Dziękuję ci bardzo, to tylko twoja zasługa. Po ostatnim teraz, nie? Dawaj prezes jeszcze raz. Zobaczymy, czy to przypadek, czy nie, nie? Chodź kamera. Że prezes musi powiedzieć w kamerę, gdzie uderza, który? Dobra. Ale nie będę słuchał. No dobra. Prawy dół siódemka.
Oj, ale blisko, co? Brawo. Brawo. I wszyscy są poważni, teraz trafisz. Naprawdę, masz musisz się tak skupić. Nie, my ja już skończyłem. No to jest jeden zespół tam, Jagiellonia jest jeden zespół. Jak strzelasz, to po jednym jeszcze. Ale jak musisz siódemkę trafić. O, aj. Dobra, brawo, brawo. Dobra, brawo. Dzięki. Panie Zlatanie, w takim razie ocena Michała Pazdala na koniec, jak on by się sprawdził? Początek dobrze, ale już później. No, myślę, jakby się skupił na swoje zasady, to by potrafił tam 5-5. Sławek, wiem, czasami może się wydarzyć, ale Michał ma takie mocne psychy już, że on to ciągnął. Ale z tobą musimy to popracować. Musimy popracować. Poza tym ja myślę, że Sławek nie pomagał. Mimo wszystko. Trzeba było bramkarza z innego klubu wziąć. Dokładnie. Interwencje tak, były... No wiesz, Polonia Warszawa teraz awansowała, on trochę tam imprezował z nimi. To jest wychowanek Polonii, dlatego... I wszystko jest jasne. Przyjadę na lekcję. Dobra. Dobra. Zapraszamy. I weźmiemy jakiegoś poważnego napastnika wtedy. O, zaraz prezes nam prezentuje kogoś. Chyba. Oho. Dobra, dobra, dzięki. Dzięki.